poniedziałek po 685 dniach zawieszenia do orzekania wrócił sędzia Paweł Juszczyszyn. Jednak po około 4 godzinach prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki ponownie zawiesił sędziego. W poniedziałek przed godziną 10 sędzia Paweł Juszczyszyn pojawił się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie z korzystnym dla siebie wyrokiem. Do orzekania dopuścił go wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski. Po kilku godzinach z resortu sprawiedliwości przyszedł faks o przedłużeniu wygasłej w piątek kadencji prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego. Ten, przerywając urlop, zdecydował o ponownym zawieszeniu Juszczyszyna. Przed chwilą podpisałem zarządzenie uchylające wcześniejsze zarządzenie wiceprezesa. Oznacza to, że wszystko wraca do stanu poprzedniego. Mamy dalej wykonywaną uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu Juszczyszyna w czynnościach, przypis red, powiedział Nawacki. Powołał się przy tym na zarządzenie regulujące zakres kompetencji w olsztyńskim SR, z którego, jak mówił, wynika, że czynności w postępowaniach dyscyplinarnych zostały zastrzeżone do kompetencji wyłącznej prezesa. Wiesz więcej polub nas. Sędzia Juszczyszyn ponownie zawieszony. Sędzia Juszczyszyn otrzymał nagrodę Radia Tok FM. Sędzia Paweł Juszczyszyn otrzymał nagrodę Radia Tok FM imienia Anny Laszuk za rok 2019. Mam nadzieję, że ta nagroda pozwoli wszystkim sędziom, nie, zobacz więcej. Po decyzji Nawackiego sędzia Juszczyszyn powiedział PAP, że uważa ją za bezprawną. Prezes Nawacki, tak jak przedstawiciele władz wyższego szczebla, nie ma prawa arbitralnie decydować, jakie orzeczenia sądów wykonuje, a jakich nie wykonuje, podkreślił sędzia. Odniósł się w ten sposób do piątkowego wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który nieprawomocnie nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej. Wcześniej, 16 kwietnia, bydgoski sąd wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie sędziego Juszczyszyna, decydując o przywróceniu go do orzekania. Dalsze uniemożliwianie mi pełnienia mojej służby jest z jednej strony niedopełnieniem obowiązków przez prezesa Nawackiego. Uchylając zarządzenie wiceprezesa Krygielskiego, przekroczył on swoje uprawnienia, a jednocześnie w sposób złośliwy i uporczywy narusza moje prawa pracownicze, ocenił sędzia Juszczyszyn. Dlatego zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa SR w Olsztynie. Sędzia Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 roku w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.